Rondo Matecznego. Już od poniedziałku zacznie się tutaj remont zatoki autobusowej. Czy kierowcy mają się spodziewać znacznych utrudnień? W pierwszych dniach prac remontowych utrudnień dla kierowców nie będzie wcale, gdyż robotnicy wejdą tylko na samą zatokę autobusową. Natomiast później, po kilku dniach, gdy trzeba będzie już ciężkim sprzętem wjechać, zostanie wyłączony z ruchu pas jezdni, ten przy zatoce na długości około 200 metrów, także tutaj należy się pewnych utrudnień spodziewać. Te utrudnienia będą dużo krótsze niż cały remont, który jest przewidziany na około 20 dni. W trakcie remontu ten przystanek będzie nieczynny, więc wszyscy pasażerowie będą przeniesieni na przystanek wcześniejszy, który jest przed rondem Matecznego, a pasażerowie autobusu 304, który podjeżdża od ulicy Kalwaryjskiej, będą wysiadać kilkadziesiąt metrów za dotychczasowym przystankiem. Podczas remontu będzie tutaj takie wąskie gardło i kierowcy na pewno będą mieli problemy z opuszczeniem ronda. Czy przewidujecie jakieś zmiany w ustawieniu świateł w związku z tym? Przewidujemy, że jeżeli kierowcy będą stosować zasadę zamka błyskawicznego i nie będą wjeżdżać na rondo bez możliwości opuszczenia go, to nie będzie większych problemów. Natomiast oczywiście to miejsce będzie pod stałym nadzorem i nasi specjaliści od sygnalizacji świetlnej również będą mogli w każdej chwili podjąć określone działania. A teraz ulica Konrada. Tutaj remont trwa. I czy wszystko idzie zgodnie z planem? Póki co prace posuwają się w tempie, który zakładaliśmy na początku. Już cała południowa jezdnia ulicy Konrada jest zdjęta. Niedługo zacznie się budowanie nowej drogi w tamtym miejscu. Także około miesiąca te utrudnienia potrwają. Tyle zakładaliśmy, także będzie wszystko na początku czerwca gotowe. No właśnie, na początku czerwca. Przerywacie remont na czas euro. Tak, dokładnie. Drogowcy wrócą do remontu w czasie wakacyjnym po Mistrzostwach Europy. A inne remonty w mieście, czy one będą przerwane na czas euro, czy kontynuowane? Nie tyle przerwane, co zakończone. Wszystkie prace, które teraz prowadzimy i które wpływają na organizację ruchu w mieście, podczas euro już będą zakończone i będzie się jeździć płynnie. Chodzi mi tutaj nie tylko o ulicę Konrada, ale także o remont torowiska przy Teatrze Bagatela, o ulicę Świętego Filipa, której remont się zakończy, o przejście podziemne przy Dworcu Głównym. Wszystkie te prace będą zakończone na czas. A skoro jesteśmy tutaj na ulicy Konrada, no to może jakiś apel do kierowców, bo kierowcy bardzo narzekają, że tutaj straszne korki, ale z tego co widzę, to niektórzy sami je po prostu tworzą. Mogą jechać dwoma pasami, ale wcale nie jadą, co mnie bardzo dziwi. Wszyscy jadą w kolejce. Pewnie większość kierowców chciałaby jechać dwoma pasami, tylko mamy kierowcę tira, który jedzie równolegle z drugim kierowcą tira i blokuje przejazd reszcie samochodów. On chce zmienić pas tam w ogóle. Ja myślę, że on po prostu jedzie tym samym tempem co kolega, żeby z jakichś niewyjaśnionych przyczyn nie pozwolić jechać na zamek błyskawiczny innym kierowcom. I przez to korek jest dłuższy o te kilkaset metrów. Część kierowców już się nauczyła, widać to na krakowskich ulicach, natomiast część ciągle stoi przy swoim i twierdzi, że trzeba zmieniać pas pół kilometra przed. Albo i wcześniej. Albo i wcześniej.